Witajcie kochani, jest 7 września, godzina 8 rano. Się zwijam już z tego miejsca kampingowego. Jadę do miejsca, do miejscowości Dieppe. Tam jest Decathlon. Wymienić kolejną szprychę, może mi się uda. Robert Ostrowski bodajże z Wielkiej Brytanii, może mi coś pomoże tam załatwić w Decathlonie. Nie wiem, żebym wymienił, albo żeby taniej coś zrobili, nie mam pojęcia. Coś ma gadać z tymi ludźmi w tamtym Decathlonie w Dieppe. Szprychę zabezpieczyłem w taki sposób, żeby mi to nie latało, nie wlazło gdzieś tam taką taśmą. Mam 15 km, czyli powinienem tam dojechać bez problemu. Zwijam się bez od 9 czynne. Jest godzina 8, to prawie na 9 bym tam był. Chcę dojechać w miarę wcześniej dzisiaj. Zrobić parę kilometrów już w kierunku plaż Normandii, w kierunku KM. Ładnie tutaj było, no ale trzeba się zbierać. Ostatnie spojrzenie na plażę San Martin. Cały czas szeroka plaża. Ciekawe, czy jak dojadę na plażę Normandii, czy będzie jeszcze odpływ, czy już będzie przypływ. Już dojeżdżam do miejscowości Dieppe, czy Deep, nie wiem jak to się wymawia. Tu, gdzie było w sumie centrum całej tej operacji, o której wczoraj mówiłem. No faktycznie, klify takie, że no niedostępne. Jak oni tu próbowali desant zrobić, no to nie wiem. Jestem w Decathlonie w Dieppe. Wymieniona szprycha. Myślałem, że usługa będzie gratis, no ale na razie mam wystawioną fakturę, jeszcze trochę poczekam, może coś się uda załatwić Michałowi z Anglii. No jak nie, to będę musiał zapłacić 12 eurasów. Akurat przejeżdżam koło wojskowego cmentarza w Dieppe. Cmentarz kanadyjski. To no, oni największe straty ponieśli w tej nieudanej operacji desantowej, która była jednym wielkim niewypałem. Ich imię nigdy nie będzie zapomniane. No i wszystko klonowe liście, czyli Kanadyjczycy. A Don Kiszot miałby co tutaj robić. Tam w oddali jest morze, tak go na kamerce pewnie nie widać. Tutaj pola i górki. Jestem w miasteczku, chyba San Vincent tak się nazywa. Jakiś taki porcik, stare budynki. Jadę w tamtą stronę. Jeszcze po drodze ruiny takiego XVII-wiecznego kościółka. Mało co z tego zostało. Ale marzeńce by się podobało, dotykałaby. Tak, 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 tak. Przejeżdżam koło elektrowni atomowej. Wód kolczasty. Informacje o zonę nukleare, strefa nuklearna. Chyba
ci piloci chyba zginęli tutaj z tego samolotu B-17. Jestem w miejscowości Fekamp. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale tak jest napisane, Fekamp. Obejrzę parę ciekawych rzeczy, jakichś zabytków i jadę dalej w poszukiwaniu kempingu. To jeden z nich. Zobaczę, czy da się wejść do środka. W środku, jak wygląda. Piękny ten kościół, naprawdę. Następny piękny kościółek w tej samej miejscowości Fekamp. Spróbuję zajrzeć do środka. Wyjeżdżam z tego miasteczka, Fekamp, w poszukiwaniu kempingu.
Dzień dobry kochani, środa 8 września, godzina 9. Dzisiaj Polacy grają z Anglikami, 20:45. Dzisiaj spałem na takim placyku, znaczy wczoraj w zasadzie. Jakaś siłownia pod chmurką, bo na kampingach już nie było miejsca, ani na jednym, ani na drugim. Już było późno, to a miejsce spoko. Tam jeszcze jakieś auto zostało, też przyjechał wieczorem taki mały kamper, tutaj stał. Tam jest jakieś gospodarstwo, tu ogród, spoko miejsce. Jadę na camping, tam jeszcze po wodę, kawałeczek dalej. No jadę do Hawru. Nie wiem, może wymienię wszystkie szprychy w tym tylnym kole, bo już nie mam siły. Następna poszła i już po prostu nie mam pomysłu, co to jest w ogóle za koło. Tu. Nie mam pomysłu, co to jest za koło, co to są za szprychy. Te wymienione się trzymają, a tu każda jedna, codziennie jedna szprycha, tak nie wyrobię. Jadę, może mi zaplotą nowe koło, zobaczę. W drodze do Le Havre, takie ciekawe rondo. Pan zbiera kamienie. Spotkałem miłego Francuza, który jedzie na rowerze elektrycznym za mną. Pierwszy Francuz pokazał mi drogę taką bardziej widokową, tak teraz jedziemy, nie główną, na takim skuterku a la motorowerek, a z tym oto właśnie to rozmawiamy po francusku o mojej podróży. Jedzie na rowerku elektrycznym. Francuz na tym skuterku taką trasę pokazał. Trzeba patrzeć po prostu na znaki. Jest ona dość dobrze oznakowana, no ale droga i tak wymaga uwagi, bo czasami są kanały, czasami jakieś rowki odprowadzające wodę nagle w poprzek, przejezdni przebiegają, także trzeba na to patrzeć. Ale droga jest taka urokliwa przez wioseczki, przez pola. Spokojna, tylko traktory jakieś jeżdżą. Także spoko. Pokazał mi, na co zwracać uwagę i tego się trzymam. Jestem już w Havre. Tam zjechałem z góry. Najpierw jadę do tego serwisu. Tam u góry jest katedra Notre Dame, ale dopiero na pewno muszę serwis zrobić, bo jest już przed 12. Nie wiem, ile to potrwa. To jest cała ta promenada. No ładnie to wygląda. Ludzie się kąpią. Na pewno jest fajna woda. Może mi się uda dzisiaj wbić gdzieś do wody. Nie mam pojęcia. Najpierw rower, a potem reszta przyjemności. W jakimś parku w Havre. Jestem w porcie w Le Havre. To potężne te promy. Jakiś prom pasażerski. Jadę do Decathlonu, ponieważ w pierwszym serwisie nie było fachowca, był na urlopie, a Decathlon tylko serwis Gianta otwarty o 14:00, bo mają przerwę obiadową. Jadę do Decathlonu, może tam mi się uda wszystkie szprychy wymienić. Będę błąkał po tym Havre w Decathlonie, może te trzy szprychy mi chciał tylko wymienić. Więcej nie miało poza tym, bo wszystkie to jest zaplecenie całego koła, oni tego tam nie robią na miejscu. Ej, kicha. Jadę do Gianta, ale dopiero 14 jest otwarty.
Sił świętego Józefa w Havr. Wiele tu nie zobaczę, bo trzeba jechać już do serwisu. Za pół godziny otwierają. Potem zanim mi coś zrobią, jak w ogóle zrobią, trzeba będzie wyjeżdżać z tego Havr. A jest dość duże miasto, trzeba będzie przejechać zasekwane. Masakra po prostu. Stać w środku, w tym kościele świętego Józefa. Matko, co to jest? Jestem pod sklepem Gianta, muszę poczekać chwilę, bo dopiero 14 jest otwarty. Jest przerwa obiadowa. Siesta. Wyjeżdżam już z Havru. Za wiele się nie naoglądałem. Wymienili mi jedną szprychę w Decathlonie. Wyregulowali koło, czyli centrowanie, jakby tokolwiek nie nazwać, bla bla bla. I zapłaciłem 22 euro. A dzisiaj pokazywał mi nowe koło za 55, tylko że jakieś takie marnej jakości. No, jeszcze za dwie szprychy i będzie już na dobre koło. Tamtym mostem będę przejeżdżał. No matko, jaki wielki. Mam nadzieję, że można na rowerze nim przejechać. Matko, jaki wielki ten most. Dobrze, że jest pas dla rowerzystów wydzielony, bo kuźba, stres. O matko, jaki wielki. Spindrałem się na samą górę tego mostu. Po prawej sekwana. Potężna rzeka. Za mną katam ten most. Ładne to miasteczko. Czy te uliczki. Znalazłem kamping, rozbiłem się w takim miejscu z takim widoczkiem. Tam jest Havr, tam jeszcze widać port w Havrze i tu jest cała delta Sekwany. Tu jest cała delta Sekwany, a tu już jest morze. Anglia jest gdzieś tam.